Hej, 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 witam moi drodzy, tutaj znowu ja, Orention, i gramy dalej w Deliver Us The Moon. No i co tu dalej? Mamy uruchomić kolej, tak? Mamy uruchomić... Reaktywuj stację kolei jednoszynowej, dobra. Interakcja? Co w związku z tym? W związku z tym nic, moi drodzy, na razie. A, możemy jechać windą. Dobra, pamiętam, bo my uciekliśmy przed, znaczy z powierzchni, nie? Do bazy. Mała awaria nastąpiła. Jeden ze słupów się przewrócił. Dokąd teraz? Tutaj? Tutaj, prawdopodobnie. No dobra, dobra. Jeden ze słupów... A, brak tlenu. A, jesteśmy... Z powrotem w tej hali pojazdów. Tam już chyba wszystko oglądaliśmy. Urządzenie Skorpiona. Zabrali moją mapę, ale tylko ja znam drogę. Tchórze. To ciekawe. Tak, tak. Intryga się zagęszcza, moi drodzy. Mamy tlen, widzę. Ale po co nam ten tlen? Coś tu mamy wykonać jeszcze? Jest jakieś światło, ale pojazdu nie ma, niestety. Pojazd już zabraliśmy za pierwszym razem. No pięknie, pięknie. Nic tu nie ma. To sporo tlenu, muszę powiedzieć. Coś nam tutaj? Prawdopodobnie tylko tyle, że utkniemy zaraz tu za kontenerami. No nic, to ten przekaz ogląda... Znaczy te wspomnienia, można by rzec, to już oglądaliśmy, nie? Co? Aha, no dobra. To wróciliśmy tu do stacji, nie? Tak, tak, tu sobie otwieraliśmy przejście do właśnie tego, tej hali pojazdów. Zobaczmy. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, kurczę. Stacja kolei jednoszynowej w dalszym ciągu jest niedostępna tutaj. To też przeglądaliśmy, tutaj tą jego spiskową teorię, kto jest za co odpowiedzialny. Że ten MacArthur cały jest odpowiedzialny za, nie wiem za co, za wypływanie tego paliwa, nie? Helium 3. Aktywacja. Promyk nadziei, 6 dni po awarii. They evacuated? No, this can't be right. They can't just leave. The colony will fail without them, and Earth. Pije się kawki. Kto to jest? How can they be so? Warning. Tombow reactor failing. Outward protocol in effect. Evacuate all facilities. Yes, I know they evacuated. I know. Sara. Kurczę, tak gram w tę grę, że nie pamiętam tych postaci. Alex, we have to go. This would make things right. We could fix this. We can fix this. Okay. Just follow the tracks along the pillars. You'll make it to Tombo. You'll make it, Sarah. Ciekawe, nasza postać się tak zachowała, jakby znała tą Sarę. A ta Sara to jest chyba ta cała techniczka z tego, ze stacji kosmicznej. I'll find you.
To my jesteśmy tym Rolfem? Rolf to też był jakiś technik chyba. Miał się zająć ASE, odczytać jakieś wspomnienia, o ile dobrze pamiętam, ale dobra, dobra, mniejsza z tym. No tak to jest, moi drodzy, jak się gra od czasu do czasu, ale to różnie bywa, nie? Różnie bywa z zasobami, nie? Z czasem i tak dalej. Przepraszam. Tomba. Jesteśmy na miejscu chyba wreszcie. Ciekawe, czy Sara też tu dojechała. No nie mogła jechać kolejką, nie? Musiała dalej kontynuować podróż albo tymi rowerami, czy tymi łazikami księżycowymi, albo na piechotę. Co wydaje się raczej niemożliwe. Znaczy przebywanie tego odcinka piechotą. To Ziemia chyba, nie? Ziemia na Księżycu wygląda jak Księżyc na Ziemi. Co jest? Gramy czy nie gramy? Loading. Ground control to Fortuna 1. I'm not sure if you're still there. The dust storms, they've gotten worse. Everything has. The solution has to be a Tombo. Whether it's the reactor or the MPT transmitter itself, I can't tell. But we're at the end of the line, Rolf. We could use some good news down here. I wish I could help you. Tak, jesteśmy Rolfem. To już coś... Ja coś pamiętam o tym Rolfie. Jakimś tam technikiem, chyba informatykiem albo coś takiego. My po prostu... Wydaje mi się, że my tu ruszyliśmy pomóc tej Sarze. Jesteśmy jakoś tam... Kurde... Związani z Sarą. Wydaje mi się. Emocjonalnie. Dobra, dobra, czekam na QTE. Chyba lecimy. Możemy się wydostać stąd? Asie. Zawiśliśmy chyba. Co teraz? Please travel safely. Zadbaj o bezpieczną podróż. No fajnie, fajnie. Jak się stąd wydostać teraz? Czyżby as był na zewnątrz? Ale nie mogę nim sterować niestety. Z tej pozycji. Jak on się wydostał? Ach, tu. Pociągnij w razie awarii. Sytuacji awaryjnej. No. Macham tym analogiem jak cepem. Tak bardzo szybko chcę się wydostać. Dobra. Kończy się tlen. Wow, 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 wow. Gdzieś spadłem. Nie wiem, czy to dobry objaw jest. Kamieniołom. Tombaga. 2059. 5 lat po awarii. Mogę to zeskanować. Nie. Tu jest baza danych. Przepraszam. Co tu mamy? Most stanowiący wejście do kompleksu Taumbach leży w gruzach. Zniszczenia wskazują ani na zwykły sabotaż czy demolkę, ani na klęskę żywiołową. W jednym kawałku pozostaje jedynie wąska ścieżka przeznaczona do wychodzącego ruchu jednoszynowego. Sara albo dotarła do Taumbach, zanim most się zawalił, albo znalazła inną drogę. Potrzebuję tlenu. Tędy? Mogę to otworzyć? Nie. Tu jeszcze będą zagadki, podejrzewam, co to jest. Tlen. A, mogę... A, super, nie muszę szukać
zbiorników, tylko mam taką maszynę do uzupełniania. A ciekaw jestem, czy jest nieskończenie wiele tego tlenu, czy jestem jakoś w jakimś stopniu ograniczony. Co z tym? O, chyba wiem, co trzeba zrobić. Jest chyba jedyna droga, nie? Tak sobie myślę. Czy się rozejrzę, czy czegoś tu nie pominąłem? Raczej nie. Raczej nie. To lećmy tu w takim układzie. Jeszcze się napompujmy. Napompujmy się tlenem. To ma służyć chyba na za coś, po czym będziemy mogli wskoczyć. Tam do góry. Tak. Tutaj się zawaliło niestety, czyli pozostaje tylko ta droga. Co to jest, kurczę? Co ten taumbak... Taumbaum. Jakoś oni to wymawiają. Mi się wydaje, że oni tutaj wydobywali to helium, nie? Tak to wygląda. Skanuj. Sprzęt wykopaliskowy. Po dołączeniu do WSA doktora Lavard postawiła sobie cel stworzyć zrównoważone źródło energii. No właśnie, w tym celu niezliczone ilości helium 3 wydobytego z wykopanej skały księżycowej, które brakujące zasoby paliwa. No dobra, dobra, rozumiem. Czy to jest chyba jakaś kopalnia, ten Taumbak, czy jak? Możemy sobie uzupełnić tlen, świetnie. O, panie. Będzie ciekawie. Odsuń się, Asie, bo ja chciałem... A może tu, po drabince? Nie, raczej tam. No kurczę, dlaczego nie chcesz się rozpędzić? Dziwnie to wszystko się zachowuje. No właśnie. Nieźle. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że przeskoczymy. No, nie widzę innej drogi. To jest chyba jedyna słuszna. No jest. Udało się. Tu jest jeszcze jakaś platforma zawieszona. O, pięknie. Chyba najlepiej tak właśnie w pełnym biegu. Nie zatrzymując się. Gdzie teraz? Tam? Nie mam pojęcia. Spróbujmy tutaj. Nie mam tlenu. To chyba koniec naszej podróży. O, udało się tu wskoczyć. Tu? Tak, tędy, dobra. Tutaj chyba będziemy mieli tlen. Pięknie. Dobra, trochę tlenu. Nie za wiele, ale zawsze coś. No i tu chyba będzie wejście, nie? Mam taką nadzieję. Śluza. Co to jest? Coś tutaj znajdziemy? Nie widzę. No dobra, to tu jest śluza. To praktycznie jesteśmy już wewnątrz, nie? Tak mi się wydaje. Chciałem się jeszcze tu rozejrzeć. Tego nie otworzę. Coś tam jest? Tu się coś świeci tajemniczo. Ale to chyba nic nie znaczy. Okej, no chodźmy do śluzy, bo powietrze się kończy. W końcu się
pokończy w końcu. Okaże się, że nie mam powietrza. No dobra, jest. Pięknie. Dotarliśmy do Taumbaga. O proszę, kompleks Taumbaga. Hall. A, jesteśmy tutaj, świetnie. Tam dwójka, co to jest hall wejściowy? Dokąd mamy dojść, to nie mam pojęcia. A co to jest ósemka? Dowodzenie MPT. Coś mi się wydaje, że tam będziemy musieli się znaleźć, ale... Moje subiektywne odczucie. Rozwój dzięki pracy, kurczę. Strasznie korporacyjne takie te... hasła. Są. No nie wiem, nic tu nie widzę do zbadania, do zeskanowania. O kurde. To nie było miłe. Może z tej. O panie. Może to jakoś można wyłączyć. Nas też nie przeleci. Przeszukać innej drogi, jakiś ty. Tędy? Tędy, nie? O, i tu chyba damy radę to wyłączyć. No i zadziałało, świetnie. Jest tam nasz asik? Jest. Bo się... Jakiego się wywoływało X-em, tak? A, jest. Szybciutko się pojawi. A, bo tutaj są otwarte drzwi. Super. Tombak Facility. Powering Tomorrow. Reaktor HE... 3 reaktor MPT, paliwo jutro, kompleks Taumbaga, sprawdź. Sprawdzić. Wydobywanie sprawne, helium 3 dostępny, stan reaktora, talerz MPT sprawny, Alex ma dostęp do systemów Taumbaga. To są oczywiście wszystko pytania, ale nie zmodyfikowałem właściwie głosu. Helium 3. Wydobywany z księżycowej skały pozyskanej w kamieniołomach wokół Taumbaga helium 3 to paliwo przyszłości. Wzniesiony na jednym z największych złóż helium 3 na księżycu Taumbag to dumny i jedyny dostawca tego pierwiastka. Reaktor. Nowoczesny reaktor Taumbaga zmienia helium 3 w czystą energię. Proszę. Rewolucyjna technologia czyni reaktor bardzo wydajnym. Tworzona energia zostaje przesłana do baterii MPT, gdzie jest przechowywana aż do momentu wysłania. I talerz MPT pozyskuje energię z baterii MPT, która jest połączona z talerzem Alfa, znajdującym się na szczycie kompleksu Taumbaga. MPT przesyła księżycową energię na Ziemię, by zaspokoić potrzeby energetyczne ludzkości. Cudownie. A, tu... Co to za... Taka się reklama taka, nie? To nie kłamstwo, to reklama. Okej, tu mamy coś, co nam się otwiera, świetnie. Coś możemy tu jeszcze zeskanować, sprawdzić. Bezpieczeństwo i dobrobyt. O, panie. Imponująco to wygląda. Tekstury się nie doczytały. Co się stało z teksturami? Konwersja helium 3, energia jutra.
Zdobywanie skały księżycowej. O, doczytały się chyba wreszcie. Możliwość pozyskania. Coś tak dziwnie faluje, nie? Ten obraz. Tu się jeszcze nie doczytały. Reakcja fuzji. Zasilamy naszą przyszłość. Emisja MPT. Podtrzymujemy ludzką. Co to jest? Jakaś odkurzacz, rumba? Możesz coś z tym zrobić? Osie? Nie możesz. Idźmy dalej w takim razie. Rozejrzyjmy się tutaj. Wszystko wygląda imponująco, muszę powiedzieć. O proszę, jakieś wspomnienia? No i co jest? Reactor capacity at 9%. We're close now. Let's go, Alex. Dojechała jednak Sara. Welcome to Tombow. Who are you? Sarah. Sarah Baker. Used to be stationed at Pearson. You work here? I used to. Name's Isaac. Isaac. Mr. Johansson? Where's the rest? I thought everyone... There's no one else. Why are you here? They're all gone. I'm here to fix the MPT. Mm-mm. No use. They locked the mainframe. The system's inaccessible. I'm a software engineer. Show me. Maybe I can... What's going on? The reactor. It's running out of fuel, but power's still building up inside. With the MPT offline, that power can't go anywhere. If it isn't stopped soon... Wait, you're a software engineer? Come with me! Wait, hold up! Super, to jednak Sara dotarła. No to dobrze, to się cieszę. Feralne spotkanie. Po przybyciu do opuszczonego kompleksu Tombega Sara spostrzega, że reaktor jest aktywny, ale kończy mu się paliwo. Spotyka tu niespodziewanego przybysza Isaaca Johanssona. No też się zdziwiłem, że nie odleciał z tym Outwardem całym. Mac jakoś tam. Pomimo swojej kluczowej pozycji w Radzie Księżycowej nie był on na pokładzie statków Outward, gdzie zdają sobie sprawę, że łączy ich wspólna wizja, jednoczą siły, aby ustabilizować działanie reaktora, zanim zniszczy on cały kompleks. No super. Akwarium? Nie, jakiś automat z napojami lub czymś podobnym. Ludzkości dla przyszłości. To jest. Wymagana aktualizacja bezpieczeństwa. Zainstaluj tutaj. O. Czyli co? Potrzebny jest as? Mogę znaleźć? Nie. A, tu jest coś, ale nieaktywne. Ciekawe dlaczego. Tu się coś stłukło. Movie Night. Moonman Movie. Marzec 8, Star Maker. Nie znam tych filmów. Chyba. A to nie jest coś na zasadzie Marsjanina? Alone Astronaut is sent to Moon on a critical mission to save humanity from... To chyba o nas jest bardziej. Dobra, mniejsza z tym. No nie, ja nie jestem jakimś tam, że tak powiem, koneserem kina.
przeszedłem to dookoła. Jeszcze chciałbym zajrzeć na dół. Aha, stąd przyszliśmy. Teraz sprawdzimy. Tak, wydaje mi się, że jakoś stąd przyszliśmy. Albo i nie. Nie, no śluza jest, okej, czyli stąd, nie? No, chciałem się jeszcze tu dokładnie rozejrzeć, żeby nie pominąć jakiejś kurczej informacji. Tak, stąd przyszliśmy. Dobra, mniejsza z tym. Idźmy dalej. Tutaj sprawdzaliśmy mniej więcej. Mniej lub więcej. Tu jest jakaś recepcja tajemnicza. Tutaj był ten, tak, zapis. Dobra, czyli to jest jedyna tu słuszna droga. Też jest taka rumba, tylko nie jeździ. Tu jeździ jedna. Jedna na czerwono się świeci. Jakiś chyba error ma. To jest drugie przejście po prostu. Dobra. Teraz nawet teksturki się wczytały. Znaczy pewnie już są wczytane, także nie ma problemu. Okej, czyli chyba lepiej w tamtym kierunku i tam są gdzieś schody. Droga dalej. Co to za gwiazdki? Vote here. Aha, tu jest głosowanie, który film, rozumiem. Ten lub ten. Numer 17 kwiecień 2054, magazyn Kosmos, piorun w butelce, tworzenie największego dostawcy energii w historii ludzkości, energetyczna rewolucja, przechowanie energii w baterii MPT, tył. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale nam się udało. W tym numerze rozmawiamy z członkiem Rady Księżycowej MacArthurem Levard, z członkami MacArthurem Levard i Isaaciem Johanssonem, świętując sukces MPT i omawiając jego potencjał. Pięknie po prostu. No i co się stało, kurczę, że to wszystko się nie udało? Przez chciwość pewnie, nie? Tak sobie myślę. O, właśnie jest. Star Maker or Moonman. Vote in Entrance Hall. Zagłosuj. Jest toaleta, ale nieczynna dzisiaj. Też. O, jakiś ASC, ale czerwone oczko ma. Będzie do nas strzelać? Nie, raczej nie. A co na to nasze ASC? Nic na to. A co on miał tam napisane? Nie no, ASC Unit 1506. Coś tu się stało niedobrego. Coś tu się niedobrego stało. No ale nie można nic poskanować teraz. Jak jest coś takiego wartego uwagi, to nie można wyskanować. A jak jest przewrócone krzesło, to jest bardzo ważne. Druki. Nie wiem do czego służące zupełnie. Aha, będziemy już chyba przesuwać to. Jeszcze sprawdzę te drzwi, tutaj tą bramę, ale niestety. Pewnie jak zepchniemy, przepraszam, to nam to całkiem... Nie, kurczę. No, wybije otwór tam w tym... w resztkach ściany. Sobie myślę. Tak.
Jeszcze na dodatek nam tu stworzyło stopień. Pewnie znowu będzie czasówka. O, jeden. O, panie. To się narobiło teraz. Póki co widziałem chyba trzy, nie? Tędy? Sypialnie, centrum kontroli. To co do centrum kontroli muszę się dostać? Albo kontrolne. No pięknie, po prostu pięknie. Nie wiem, boję się, aż boję się tam iść, kurczę. Nie wyczuwam tu niczego przyjemnego. Czy to są trupy? Zwłoki? Uruchomiono MPT. MPT aktywny. Przekazuje energię z Księżyca na Ziemię. Mikrofalowy przekaźnik energii MPT napędzany pozyskanym na Księżycu Helium-3 generuje energię w reaktorze fuzyjnym i wysyła ją bezprzewodowo do naziemnych odbiorników. Choć ukończenie MPT zajęło ponad dekadę, sygnał energetyczny błyskawicznie pokonał dystans z kolonii księżycowej na Ziemię. World Space Agency uważa, że MPT jest w stanie... To już chyba czytaliśmy. To my z tyłu, to my, to dzięki nam. Kurczę, nie chciałbym tutaj deptać po tych zwłokach, bo to nie fajnie tak trochę. Jakieś znaki zapytania są na tych, nie wiem, kapselkach, żetonach? No cóż, idźmy dalej, nie? Nic na... Nie pozostaje. Ups. Dobra, zamknij to. Dlaczego to się nie zamknęło? Zamknęło. Tam są te takie, nie wiem, chyba nie są zbyt przyjazne te MPT, które tam... ASE, przepraszam, które tam latają.